Dzisiaj to nawet wam pokażę mapę całej inwestycji. Warszawska średnica 2050. Witam was tutaj, cześć, liczam za nosz i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. Dziś dla odmiany jesteśmy znowu na zachodniej, bo jednak to jest najważniejsza inwestycja póki co na tej linii średnicowej, która jest już przebudowywana. Ale po kolei, jak widzicie, mamy dzisiaj przed sobą mapę, a widzę maps, od razu mówię na początku, ona nie będzie później do udostępnienia, to są moje własne tutaj mapy. No i jak widzicie, tak wygląda nasza cała inwestycja, ona tutaj będzie się co jakiś czas ładować, żeby się dokładnie tutaj doskalować i tak dalej. Ale zacznijmy sobie po kolei, dziś wyjątkowo nie od naszego peronu 8, a od tunelu, bo tunel tutaj naszej alei Prymasa Tysiąclecia też jest dosyć ważną częścią tego wszystkiego. Jak widzicie, te mapy, tak samo jak na przykład Google Maps, też muszą chwilę się ładować. No i tak, co my tutaj możemy zobaczyć na naszej inwestycji? Po pierwsze, lekko jest przesunięta, ale to nie jest duży problem, ponieważ da się ją później wypoziomować. Co jest ważne? To jest to, że z naszego tunelu, tego tutaj pod całym tym skrzyżowaniem, o którym ostatnio mówiłem, stąd, wyjeżdżamy i jedziemy bezpośrednio, wjeżdżamy tutaj. Normalnie jechaliśmy środkowym tunelem pod naszym całym tutaj torowiskiem, jednakże aktualnie jest ten przejazd tu w bok, właśnie bardzo dobrze tutaj widać. Natomiast ta ulica, czy się korkuje? Możecie zadać pytanie. Jeżeli tutaj mieliśmy dwa pasy i były dalej dwa pasy, a teraz jest zwiększone do jednego pasu, to jest pytanie, czy się teraz korkuje. Odpowiedź możecie zobaczyć na aktualnym zdjęciu, które pewnie wam już pokazuję. No, korkuje się. Korkuje się i to mało powiedziane, jak to zawsze się korkowało, tak teraz jeszcze bardziej się korkuje i to niedobrze. To jest bardzo niedobrze, miejmy nadzieję, że ten wiadukt nad inwestycją kolejową, przedłużenie ulicy tunelowej powstanie, bo w przeciwnym wypadku to nasza Prymasa Tysiąclecia będzie cały czas przekorkowana jak jest, tak i będzie. Dalej mamy tutaj wiadukcik bezpośrednio z wjazdem do naszej części technicznej PKS-u Warszawa. No i mamy nasz tunel, tak? Jak widzicie, tutaj jest remont. Czy zdjęcie jakieś remontu mam? No chyba raczej zbytnio nie mam, z tego co pamiętam, a jeśli mam, to wam właśnie teraz powinno się pojawić. Tak wygląda tunel nasz z góry. Jak widzicie, niektóre torowiska faktycznie są trochę nowsze. No oczywiście WKD to inaczej wygląda, ale o tym też jeszcze będę mówić dzisiaj spokojnie, to jest dużo. No i tu jest ciekawostka, że nasz cały tunel jest już właściwie trochę odkopany. Jednej i z drugiej strony tutaj widać, że faktycznie jest jakieś już kopanie. Nad tym dużo się nie zwracałem uwagi jeszcze wcześniej, ale faktycznie tutaj nasz tunel jest trochę przebudowywany, wzmacniany i tak dalej. A to bardzo dobrze można zauważyć, że pod względem, że tu nie ma żadnych torów, tak? Jest jeden tylko tor tutaj. On jest od peronu 8 się ciągnie aktualnie w kierunku, no tam dalej części techniczne, żeby te pociągi w ogóle mogły jakkolwiek tutaj zawrócić. Więcej niż jeden. Ale ogólnie no tak to wygląda, jak na załączonym obrazku. I tutaj dalej jest wyjazd z naszego tunelu i się rozprzestrzenia nasza droga, ulica na trzy pasy, w jedną i w drugą. Tutaj też z drugiej strony też jest zwężenie. Jest, a nie, tu jeszcze nie ma zwężenia, tu są cały czas trzy pasy, ale tu też będzie zwężenie do dwóch pasów w przyszłości, więc trzeba mieć to niestety na uwadze. I tu będą prowadzone dwa pasy. Tu będzie dosyć dużo organizacji tymczasowej. W ostatniej fazie będzie zamknięty tunel pieszy i ten tunel. Co będzie oznaczać, że wszyscy towarzyści, a tutaj jest bardzo dużo, to jest jedna z głównych arterii nawodowych, będą musieli jechać kładką nad całą zachodnią. I to nie jest dobra nowina, chyba że będzie jakiś przejazd drogą po tej stronie. Może wyjdą z jakiegoś sensownego wyjścia, bo zamknięcie jednego z główniejszych tunelów będzie problematyczne. Nie wiem jeszcze, jak będzie poprowadzony ruch pieszo-rowerowy podczas tego zamknięcia. Tak czy siak, możemy płynnie stąd przejść, ale płynnie, do naszego peronu 8. No i tak, możecie tutaj dokładnie zobaczyć, jak już mówiłem parę razy, gdzie nasze wyjścia będą się znajdować. O ile widzimy bezpośrednio, że tu będą schody ruchome, to się może nie widzicie, że tu będą schody ruchome, ale wam mówię, tu będą schody ruchome, tu będzie winda i tu będą schody zwykłe, bezpośrednio do naszego przejścia podziemnego, akurat to ładnie widać. I tu też będą schody w kierunku tutaj tej części technicznej.
technicznej. Tu w przyszłości będą niezubiurowce i biurowce, blokowce i te raczej mieszkaniowe. Także tak, tu w ogóle nieźle to widać, to ścięcie, zobaczcie, tu są czyjeś działki, a tu jest tak ładnie równo ścięta ta działka. No nieźle. No i jak widzimy, naszą tutaj przejście techniczne, w sensie techniczna piesze, żeby dojść jakkolwiek do peronu, ciągnie się taką kładką nad naszym aktualnym torowiskiem. W ogóle nie wiem, czy tutaj po tym torze jakiekolwiek pociągi teraz jeżdżą, bo przez to, że tutaj jest zamknięta część, to ten pociąg musiałby być krótki jak ełki. A nie wiem, czy faktycznie tak to jest. Tak czy siak, tu idzie się tym dziwnym zygzakiem i dochodzi się do głównego szlaku pieszego. Dookoła całej naszej budowy. Co jest ciekawego, to jest to, że stąd będzie dalsze przejście w tym rejonie i będzie się wychodzić i w tą, i w... Znaczy, wydaje mi się, że będzie w dwie strony. Nie wiem, po jakiego grzyba w tą stronę, ale będzie w dwie strony, także stąd będziecie mogli pójść do tych przystanków autobusowych, co szczerze powiedziawszy, nigdy z tego nie skorzystałem, a zauważyłem ostatnio, że to może być naprawdę niezłe rozwiązanie, jak tu będzie przystanek bambajowy gdzieś w tym rejonie, o, tutaj. No i tak, tak wygląda nasz peron 8. Bardzo dobrze się tutaj to buduje, naprawdę idzie im całkiem sprawnie, więc to akurat można im tutaj pogratulować. Dalej mamy nasz latający spodek. No i latającego spodka już zrobiłem sobie zdjęcia, nawet polatałem dokładnie go, bo w końcu stwierdziłem, że jak tak dużo mówię o tym latającym spodku, to przydałoby się coś na jego temat więcej powiedzieć. No i jak widzicie, tak on wygląda. Jest jak latający spodek i cała część techniczna, czyli prawdopodobnie ten budynek przeniesie się do tego mniejszego, znaczy mniejszego, podziemnego obszaru, który aktualnie w tym miejscu widzimy. Może nie będą mieli okien, ale będą mniej widoczni dla nas pasażerów i tu będzie wszędzie parking, jakieś drzewka i inne rzeczy. To akurat mi się podoba, że będzie więcej rzeczy schowanych pod ziemią. No i jestem w sumie za tym. Jak widzicie, to jest ta cała część techniczna, która tu będzie. Hala będzie tutaj, bo już ktoś mnie tam poprawił parę razy. Tu będzie hala główna, faktycznie dworcowa. A tutaj, jak widzicie, nie ma jeszcze żadnych przejść, ponieważ tutaj aktualnie trwają prace nad wykopem jeszcze głębszym. Czemu? Bo tu będzie nasz tramwaj mieć przystanek na poziomie minus 2. No i tu aktualnie to trochę prace... Znaczy, prace idą dobrze. Niedokładnie widać, jak to jest wykopywane, no bo... No cóż... Ja zazwyczaj latam dronem po godzinach ich pracy, chociaż ich godziny pracy są właściwie całodobowe, ale już takie główne. Ja zazwyczaj jestem koło 17 tam, niestety. Także możecie zobaczyć, że jestem późno po zdjęciach naszych tutaj cieni. Tak, to jest super energetyczny i on jest bardzo długi. Więc w ten sposób można ocenić, kiedy to robiłem. Tak czy siak, nasz tutaj przystanek tramwajowy będzie w tym rejonie i jakbyście się zastanawiali, czemu to jest takie dziwne ścięcie w tym rejonie, to już wam tłumaczę. Stąd będą w przyszłości poprowadzone dalej tunel naszych tramwajów, bambajów w kierunku Odolan. Nasze bambaje tu nie będą kończyć trasy, że będą się przestawiać w jedną, w drugą. Nie, one będą jechać dalej stąd. Tu bezpośrednio, tu będą wykręcać ostro pod tym. Właśnie pod tymi budynkami będą tu przejeżdżać pod tym wszystkim i gdzieś... No chyba właśnie... jeszcze bardziej ostro. Gdzieś tu będą wyjeżdżać i będą wjeżdżać w tą naszą ulicę Odolana. Także jest to dosyć ciekawe. Kiedy to powstanie, nie powiem wam, bo nie ma informacji dosyć... W sensie bardzo mało informacji na temat, ale z tego co widzę, to chyba to będzie poprowadzone, że tu będzie jechać, tu wjeżdżać. I tu ostrym zakrętem pod tym wszystkim... Tak, o, czekajcie, załaduje się, bo to jest stara mapa. I tu będzie ostrym zakrętem wjeżdżać tu z powrotem. No może to być dosyć spektakularne, jak ten tramwaj tu będzie zawracać pod aktualnymi już budynkami. Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Idąc dalej, jak wygląda nasza tutaj część, tu widzicie, mogę wam pokazać teraz właśnie jak się ładuje. Tu był aktualnie stary przystanek autobusu. Tu jest stary budynek, a teraz jak widzicie wszystkiego tutaj nie ma żadnej ulicy, budynek został wyburzony i tak dalej, więc to wygląda zupełnie inaczej. Nasza kładka, o której będę mówić jeszcze za chwilę, a nasza ulica tunelowa, ona się jako założenie kończy się bezpośrednio za wyjazdem naszej tutaj płotem. Ona się tutaj jeszcze kawałek ciągnie, jak widzicie w tym rejonie dokładnie widać właśnie, że tutaj jest aktualnie pełno uliczek technicznych i wewnętrznych na naszym placu budowym, aby tu wszędzie się podozjeżdżać. Co ciekawe, jak widzicie, tutaj jest to miejsce. I ja się od dawna już zastanawiałem, co to jest za miejsce, co to będzie. I dobrze myślałem. Myślałem już o ostatnim odcinku, że to prawdopodobnie będzie zejście
dla naszych rowerzystów zjazd. No i faktycznie doszedłem do wniosku, że to musi być to. Czemu? Ponieważ nałożyłem tą naszą całą mapę na OpenStreetMap, gdzie są już nałożone wszystkie wiadukty, w sensie ta kładka jest nałożona w całości i dokładnie w tym miejscu się kończy kładka. Więc to jest po prostu nasz, tutaj będzie kładka się stąd, więc będzie mieć bardzo długi podjazd, jak widzicie. Powolutku, więc spokojnie na rowerze wjedziecie. Ja tam widziałem też jakiś komentarz o tym, że to nie będzie kładka dla rowerów. Tak, zobaczymy. Jak jest taki ładny zjazd i po drugiej stronie jest taki też ładny, idealny zjazd, to będzie kładka dla rowerów. To będzie pieszo-rowerowa kładka. Czy PKP będzie chciało tego, czy nie? No, musieliby postawić policjantów i osoby, które by pilnowały tego, żeby rowerzyści te nie jeździli. Jakby, no autentycznie. Oni aż się proszą, budując takie ładne zjazdy. Także tak to wygląda. No i tu jest nasza pętla autobusu, tymczasowa, tunelowa, gdzie tutaj podjeżdża nasz Melex. No i właśnie o naszym Melexie też trochę opowiem. Mianowicie, to jest nasza pętla, Melex tu wyjeżdża z zakrętu, o, dokładnie stąd. Tu jest wejście techniczne na plac budowy, a tu jest wjazd na plac budowy. Zresztą tu jest wjazd, tu jeden, tu drugi, tu trzeci, tyle, że mają wjazdu to. Akurat wiadomo, tu jest też przejście dla pieszych techniczne. Tak czy siak, nasz Melex wyjeżdża stąd. Nie wiem, czy na jakimkolwiek zdjęciu tutaj będzie, ale no cóż. Wyjeżdżamy stąd, jedziemy. W ogóle tu jeszcze jedna ciekawostka. Jest wiata przystankowa, więc spokojnie na ten autobus jak czekacie, to tutaj macie wiatę. Ale rzadko na niego się czeka. On tu zawsze na kogoś czeka. No i tak czy siak, wracając do meritum. Tu wyjeżdżamy Melexy po przejściu dla pieszych, nieładnie. No i jedziemy naszą całą długość dookoła placu budowy. Jak możecie teraz zobaczyć, to się faktycznie ciągnie większość trasy dookoła placu budowy. Jazda po tym betonie nie może należy do najwygodniejszych. Jeszcze nie robiliśmy recenzji z skutem, więc nie powiem wam, jak się jedzie Melexem. Ale no cóż, tu później są dosyć ostre zakręty, bo tutaj jest nasze przejście podziemne. Dokładnie tu widzicie, tu jest z jednej i tu z drugiej jest przejście, tu jest przejazd jeszcze techniczny. Bo później będzie to przestawione, a tu będzie już zasypane. No i tu skręcamy, jedziemy, tu kolejny zakręt, tu jest najostrzejszy. Ja nie wiem, jak ten Melex tu się zgina, w sensie widziałem, jak on się zgina, ale ja nie wiem, jak on to robi. 90 stopni. Tu jedzie i tu ma pętlę, z tego rejonu ludzi zabiera i tutaj ludzi wyrzuca. Także tak to wygląda. Dalej tu jest nasze przejście do peronu 5. I możemy już dalej sobie tutaj pójść. Co ciekawe, to pomiędzy na tym torze i pomiędzy tym i tym torem są szlabany dostawione i faktycznie jest pikanie i trzeba chwilę postać, bo to jest normalnie działający tor, także tu faktycznie jeżdżą pociągi. Także tak to wygląda. No i tak, dochodzimy do naszej faktycznej stacji już Warszawa Zachodnia. Tak wiem, 12 minuta czy tam 10, nie wiem, ich tam macie, a my dopiero do tego dochodzimy. No cóż, jakby widzicie, to są nasze perony. To jest peron 6, to jest peron 7, a to jest peron 8. Tak, wiem, bo tu będzie ten nowy 8. Aż się sam ugryzłem w język i chwilę musiałem pomyśleć, czy aby na pewno. Ale tak, on tutaj będzie. Jego widać lepiej na dalszych zdjęciach. Tak czy siak, jak widzicie, tutaj są już przygotowane fundamenty pod nasze filary, słupy do podtrzymywania całej tej nowej konstrukcji wielkiej dachów. I od razu trzeba wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Jak przejdziemy sobie na drugą stronę, to dokładnie już widać, że w niektórych miejscach są takie te dziwne daszki, zobaczcie, jak na głównej. Czyli takie małe daszki, jak mamy na przykład na Gdańskiej, Warszawa Gdańska, Warszawa Główna, które nie są zbytnio, nie wyglądają jakoś futurystycznie i to nie jest ta wielka zachodnia, która tak ładnie wygląda. I tak, to się zgadza, tu takie będą. Czemu? Ponieważ nad całą zachodnią, gdzie różne perony mają różną długość, nie będzie tego wielkiego, ogromnego dachu. To jest trochę przereklamowana część, faktycznie można by stwierdzić, ale spokojnie większość i tak peronów będzie pod tym wielkim dachem futurystycznym schowana, tylko po prostu z tej strony, akurat po stronie wschodniej, większość peronów też będzie zakładką. Zakładką to już nie będzie właściwie tego dachu, będzie schowana pod takim tym dziwnym daszkiem. No cóż, no niestety szkoda, ale widzicie dokładnie też w tym rejonie, że tutaj jest właśnie nasz peron 8. I widzimy, te nasze daszki się tu pojawiają, także dokładnie można stwierdzić, że tu jest peron 8. Tu są schody, jak widzicie, tu będą wyjścia na kładkę, schody 1, schody 2, schody 3. I na wszystkich innych peronach też jest schody 4, 5, tu jeszcze nie ma, tu też nie ma, no a na WKD to wiadomo, to jest opóźnienie jak zawsze. Bo na WKD najtrudniej jest cokolwiek budować, bo muszą zawsze wyjrzeć od tej strony, bo tu nie ma przejazdu kolejowego. Także tak. Ale żeby nie było. Kładka. Jak już mówię o kładce, możecie teraz dokładnie zobaczyć przelot nad naszą kładką.
No, kładka dobrze się przesuwa. Ona się przesuwa w nocy niestety, więc trudno to zaobserwować, jak faktycznie pnie się ona tam dalej. Można to w teorii trochę wyliczyć dokładnie tam, biorąc pod uwagę czy przyłącza i tak dalej. Najlepiej byłoby mieć jakieś info faktycznie z naszego placu budowy, kiedy to jest przesuwane. No cóż, niestety ja takiego informacji nie mam z placu budowy. Wiemy tyle, że się przesuwa w nocy i powoli pnie się ku peronowi pierwszemu i zapieprzy peron, bo będzie to bezpośrednio na wszystkie części. Także dobrze, ona się przesuwa, no powoli jak powoli, ale wszyscy wiemy, jak to wygląda. Co ciekawe, przy naszym peronie w układzie, nie wiem, czy tam są zdjęcia, jest już całkowicie chazbany już słup i czekają faktycznie na zdjęcie, ale po drugiej stronie właśnie, tu możecie zobaczyć, został puszczony już ruch w teorii tymczasowo samochodowy, bo tutaj do naszej stacji West, tutaj zdjęcia się źle zrobiły, tak? Bo nie latałem nad tymi budynkami, więc się zrobiły takie dziwne. To nie jest źle zrobiona mapa, tylko po prostu tutaj nie latałem. Także to jest to. A, i mapy są zrobione dronem wszystkie, więc dlatego jest tak dokładne, jakby ktoś był zainteresowany moją satelitą. Nie, nie mam swojej satelity jeszcze. Także tak to wygląda. To jest nasze wyjście futurystyczne z tej strony, a tu będzie część jeszcze hali dworcowej z wyjściami. No i tak, właśnie a propos tego. Tu będzie to wszystko rozkopane, w tym rejonie będzie rozkopane i prawdopodobnie może nawet dotąd będzie to rozkopane. Znaczy dotąd pewnie też będzie to rozkopane, jak mi się wydaje, ale jak widzicie, placu budowy tu jeszcze nie ma. Bo to jest dalej zaawansowana praca, kiedy będzie wszystko, już te perony bardziej pierwsze, wyburzane i tak dalej. Co tu się będzie znajdować, możecie się zastanawiać. Tu będzie przystanek Bambajowy, Warszawa Zachodnia. Tak, one będą jechać tutaj i dalej, tu będą jechać pod naszym parkiem zachodnim. Tutaj jest już oddany, tu jeszcze jest nieoddany. Także tak, i w tym rejonie będzie właśnie tutaj nasze to. I tu jeszcze będzie jakaś część techniczna, z tego co mi się wydaje się znajdować. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą część. No i nasz tunel Bambajowy będzie jechać też pod wszystkimi innymi przejściami dla pieszych, pod naszymi alejami jerozolimskimi. Co prawda nie ma tu żadnych informacji dokładnych, jak to będzie wyglądać i kiedy w końcu zacznę budowę. Sądzę, że za około jakieś pół roku może się zaczną tramwaje budować coś. No, sądzę, że za jakieś pół roku może, a ta tramwaj na zachodnią dojedzie, jak już zbudują całą zachodnią. To akurat sądzę, że raczej jest pewne. Także tak to wygląda z tej strony. No i tak, jeszcze parę ciekawostek. Możemy zobaczyć sobie tutaj na przykład na tory WKD. Jak widzicie, tory WKD o wiele bardziej się wyróżniają od całego torowiska, które mamy na całej inwestycji. Tutaj są wszystkie tory PKP, a to są tory WKD. No widać, że są nowsze, one są były ostatnio remontowane zresztą, więc od razu widać, że pachną aż nowością. No i na koniec jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie nasz tutaj ulica Tunelowa, wiadukt, znajdowałby się w tym rejonie dokładnie i stąd by tutaj szedł, trzymając przez te drzewka obok tego budynku, tu jest miejsce spokojnie, nad tym całym torowiskiem byłby wiadukt, no bo tunel raczej tu nie powstanie. Byłoby lepiej, jakby był tunel, ale wiemy niestety, że raczej tunel tu nie powstanie. By się ciągnął nad tym wszystkim i z ulicą tunelową tutaj by się kończył. To byłaby ulica dwupasmowa w każdą stronę i by się ciągnęła aż do Płockiej. I według mnie to jest bardzo ważna inwestycja. A, jedna ostatnia rzecz, o której nie powiedziałem wam tutaj. Czy celowo, to raczej niekoniecznie. Nasz przystanek tramwajowy w kierunku Woli do ulicy Kasprzaka będzie też tutaj się znajdować. O ile tutaj jeszcze nie mamy obrysu dokładnego całej naszej budowy stacji, bo obrys się kończy w tym rejonie, dopiero są wydobywane nasze części stacyjne, to mogę wam powiedzieć, że w tym rejonie będzie się kończyć nasz obrys i przystanek w tym kierunku, który będzie się tutaj znajdować pomiędzy tymi właśnie budowcami, blokami mieszkalnymi i tak dalej, powstanie dopiero dużo później. Jest to związane z tym, że tramwaje twierdzą, że nie mają pieniędzy po pierwsze, a po drugie na razie jeszcze nawet na temat nie myśleli, bo musi być skończona budowa całego naszego dworca zachodniego, aby myśleć o budowie naszych Bambajów. Tu z wyjazdem, tu z zakrętem, w tym rejonie pod naszymi gazowniami starymi, w tym rejonie, no i bezpośrednio tutaj do naszej ulicy Płockiej. One będą jechać tędy. Tak, one będą jechać tędy i tu będą wjeżdżać w ulicę Marcina Kasprzaka. Z tym, że tu będą przystanki Bambajowe, ale tramwaj na Kasprzaka prawdopodobnie pod koniec roku zacznie być budowany, ale więcej na temat jeszcze zobaczycie w najbliższym odcinku. Specjalnie jest właśnie z tej inwestycji na moim kanale. Tak wygląda nasza cała inwestycja. No i co wam tutaj mogę więcej powiedzieć?
Bardzo się cieszę, że obejrzeliście aż do tego momentu. Jeśli dotrwaliście aż tutaj, możecie kliknąć subskrybuj ten dzień dzwoneczek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i co dużo nie mówić. Zobaczymy się kolejny raz na zachodniej, prawdopodobnie już w nowym miesiącu, a raczej na pewno, tak bym powiedział. Ale to będzie początek tego, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. 4 czerwca, to do 4 czerwca raczej już na pewno będziemy znowu na zachodniej. Kto wie, może kładka już dotrze do swojego końca. Nie no, raczej wątpię, ale zobaczymy. Jeśli chcecie pogadać więcej na temat właśnie zachodniej, zapraszam do moich linków, do linku w opisie, gdzie możecie wejść na mój serwer na Discordzie. Do zobaczenia już wkrótce, w kolejnych materiałach, na moim kanale. Oj, chyba znowu dziś trochę przyspieszyłem. Cześć!